Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Steve. Dzisiaj gramy, pytamy się Cleverbota. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Cleverbot jest Illuminati. I w sumie nie wiem już się czego spodziewać, bo tyle dziwnych rzeczy dowiedzieliśmy się o Cleverbocie. Ale mam pytania od was, zadaliście mi je na moim fanpage'u. Co możemy się spytać Cleverbota? I powiem, że mamy w sumie mieszankę ciekawych pytań, więc zaczynamy. Cześć, mam pytanie. Jakie? Dlaczego Lace prosto z pieca nie są ciepłe? A co to nie jest pytanie? To co drugie? Liczy się? Pytamy się, ziomek. Dlaczego lejsy nie są ciepłe? Dlaczego cię denerwuje? To potwierdza moją teorię generalnie, że Cleverbot nas widzi. Bo skąd by wiedział, że cię denerwowałem właśnie w tej chwili? Skąd wiesz? Nie udawaj! Nie udaw! Nie odwrócisz kota ogonem, że się denerwuje. O, ale wraca kota ogonem, nie ma opcji. Teraz robisz ze mnie gnojka. Próbuję się z tobą umówić, wow. Pewnie oglądał moje odcinki, jak zdobyć dziewczynę i w ogóle używa tej samej taktyki, czyli beznadziejnej, i dlatego mu nie wychodzi. A ty jesteś laską? Czy laska mnie tutaj podrywa? Jestem dziewczyną, wow. Widać, że Cleverbot uczył się polskiego w tej samej szkole co ja. Na kogo zagłosujesz na prezydenta? O, yes! Prezydent Polski, Steel. Nie widzę tego. Ale tak serio, na kogo głosujesz? A, może trzeba podawać Polski, bo żebym wiedział, o co chodzi, wiesz. Może by nie byłem w zbiarę wystarczająco wyraźnie. Cleverbot jest przekonany. Może mam głosować? Jak mam głosować na prezydenta, zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, ile ludzi myśli, że powinien iść na prezydenta. Pewnie będzie, nie wiem, trzy. Moja mama, babcia i tato. Super. Następne pytanie i w sumie nie wiem, czy to był jakiś hater pytając się mnie, czy to było pytanie do Cleverbota, ale i tak to zadam. Czemu masz taki krzywy ryj? Ale na serio, jesteś na Omegle. Wiedziałem, że mnie widzi. Widzisz mnie? Ej, co jakby mnie widział? To był straszny. What the fuck? O kurde, ale będzie rozpierdziel teraz. To ile palców trzymam w górę? No bo mnie widzisz! A! Ile palców trzymam w górę? A tak dokładnie to ile? Co? Ile palców trzymam w górę? 10. Pozdrawiam, Cleverbot. Postrzegam, że jesteś Cleverbot. Fajnie, że to jest 10 palców, tak? Zarobiście. Co jak Cleverbot jest jak aplikacja z Szybcy i Wściekli 7 i w ogóle tak jak ten oko Boga i wszystko widzi, co robimy w ogóle, to... Nagrywam w razie tego. Możesz powiedzieć w moim filmiku. To jest taki bałagan. Czemu? Nie sprzątaj teraz. Czemu? Ja, ty się mnie pytasz. No właśnie, w sumie masz. Nie, bo to jest czyste akurat. To jest mój koszulka do treningu. W ogóle przyjechała mama teraz do mnie kilka dni, nie? Bo będziemy kilka filmików nagrywać i w ogóle i idziemy na grilla wieczorem. I zobacz, co robi. Zobacz, co robi. Pranie mi robi. Mama, daj spokój, mieszkam tu już rok, mam 23 lat. Sam robię prania, zrobię jakieś poradziłem do tej pory, nie będę cały czas śmierć do 6 prania. 23. Nie, tak, chociaż ostatnio na moje 20. Na moje 23 urodziny dostałem kartkę, która pisała wszystkiego najlepszego, 22 lat już masz. Fajnie, że pamiętałaś, ile mam. No, bym chciała, żebyś ty zawsze został sklerozy. Taki malutki, kochany. Chciałaś, żeby... syneczek. Ale i tak okay. Biorę to pranie. No, nawet nie wiesz, jak się obsługuje moją pralkę, więc zostawisz to. Zostaw to tam, ja to potem. Ja, dobra. Zrobię to za... Dziękuję. Dobra. Masakra. Fajnie, mama piła mi do odcinku, super sprawa, no, jak zawsze. Wiedzcie, że nieważne ile będziecie mieli lat, to i tak mama zawsze będziecie traktować jak mały synuś, no co ja mam zrobić, no. To też wzięła? Gdzie jest moja bluza? No nie, wzięła moją bluzę, która była czysta, którą ściągnęłem w ogóle do odcinka, bo było ciepło. Dobra, ciśniemy dalej, bo mamy jeszcze sporo pytań, więc następne pytanie. Aha. Wzięłaś i słyszałaś to, tak? Przez cały dom. W sumie te ściany są takie puste, że w ogóle... Oja, masakra, że w ogóle wszystko słychać w tobie. Dobra, następne pytanie, jedziemy!
To jest pytanie roku. Ten widz był po prostu doskonały. Spytał mnie się, lub chyba się mnie spytała, z tego co pamiętam, to jest pytanie od dziewczyny. Czy wolisz lewego Twixa, czy prawego? Pum! Mam nadzieję, że powie lewego. Ty! Specjalnie tak powiedziałeś, żeby mnie zdenerwować! Jak to jest możliwe? No mówię! Mam nadzieję, że powie lewego i nagle bum! Prawego! Co za skubery! Ten Cliverbot mnie nie lubi. Lubisz mnie? Zobaczymy, że lubisz. Lubisz mnie? Lubisz mnie, kurde? Lubisz mnie, kurde? Czy robisz ze mnie jaja tutaj? Ha? Hm? Oj, w sumie to może nawiązać to następ... Dobrze, Cleverbot, nie lubisz mnie. Dzięki, ale i tak będziesz zmuszony odpowiedzieć na moje następne pytanie, które jest właśnie związane z jajami. Co chciałem powiedzieć, zanim mi kurde powiedział, że mnie nie lubię. To jest takie. Co było pierwsze? Jajko czy kurczak? Co było pierwsze? Jajko czy kurczak? Kura! O więc masz odpowiedź! Nie wiem, czy to można jakoś potwierdzić, ale skoro Cleverbot tak twierdzi, to musi być prawda. Masz ból głowy? Zjadłeś apa w dzień, w noc? Dowiemy się teraz, czy umrzesz. Mama! A wziąłem apa z nocy dzisiaj rano! Tak serio, Cleverbot, tak serio, bo wiem, że oszukujesz wszystkich i nie dobiłeś sobie sam rangi w CSGO, nie ma opcji! To ci boostował konto w CSGO. To ci boostował? No, przyznaj, no, nie ma opcji, żebyś... Zajebiście! To znaczy, ja jestem zajebistym graczem i ja go zboostowałem! Nie nabierzesz mnie, a ty kłamiesz... Cleverbot już był, Illuminati już był, tyle ludzi! Ale czy jest alpaką? Tak! Teraz moi widzowie, którzy są najlepsi i najbardziej inteligentni, wszyscy o tym wiedzą, mamy kolejne pytanie. I to jest ciekawe, czy wy wiecie odpowiedź, bo ja wiedziałem od razu odpowiedź na to i ciekawy jestem, czy wy wiecie. Dlaczego słońce przyciemnia skórę i rozjaśnia włosy? Teraz macie chwilę, nie bez Google, nie możecie wchodzić w Google. Odpiszcie odpowiedź w komentarzach, zobaczycie, czy wy wiecie. Tam mam 10 sekund na to, przy okazji tam jest taka łapka w górę, możecie to wkliknąć, daję wam te 10 sekund. Piszcie odpowiedź, lajkujcie, czekam na to. Już zrobiłeś to? Dobrze, w sumie 10 sekund to mało, co? Zobaczymy, czy Cleverbot zna odpowiedź. Bum. Dokładnie! Tak, racja, Cleverbot! Wszyscy, którzy napisali to w komentarzach, wielkie brawo dla ciebie, wielkie brawo! Gratulacje? O, piąteczka leci dla was wszyscy, oczywiście, wiadomo, bo mnie kocha. Tak. Nie, Cleverbot, mylisz się jednak. Prawda jest taka, że najprościej, żeby nie wtłumaczyć wam godzinami, włosy nie żyją, a skóra żyje. Włosy jest dead, ma melanin w środku, który słońce zabija, bo jest już włosy nie żyją, a skóra żyje i produkuje wtedy więcej melaninu. Bum! Dobra, ziomy, żegna się z wami, dzięki za oglądanie i chciałem, żeby się pożegnała tam na filmiku. Będzie jeszcze za niedługo odcinek z GTA z nami razem i jeszcze coś innego nagramy, na pewno postaramy się. Jeśli chcecie razem jakieś filmiki, zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie mój kanał i będziemy się widzieli w następnych dniach. Dzięki za oglądanie, Cleverbota, ziomy. Na razie, cześć. Cześć. Tak, zrób tak. Uderz tą kamerę. Uderz ją. Nie, tak naprawdę. Znaczy nie na... No.